chcieliśmy porozmawiać o szkodach górniczych. Przyjechaliśmy tutaj zaproszeni przez jednego z mieszkańców, no i to, co widzimy, to jest tragedia. To nie idzie nazwać szkodami górniczymi, bo to jest jakiś kataklizm. Rozmowa ze szkodami górniczymi, w ogóle tam z działem, też przebiega nie tak, jak powinna, tak? Nie można się dowiedzieć konkretnie. Wiem, że budynki tutaj przy głównej drodze są w tragicznym stanie. Nawet ta kocka budkowa, która tutaj jest, przed budynkiem, to było 3 miesiące temu, czy 4 miesiące temu robione. I znowu jest w gorszym stanie niż poprzednim razem. Niepokoją mnie takie zapaści, które tu są, bo to nie są typowe szkody. Jak wam się tu żyje, bo to wygląda no, jak krajobraz nie z tej ziemi. Na pewno wielki stres, nerwy, bo rozmowa z kopalnią nie jest łatwą. Człowiek nie buduje się po to, żeby remontować całe życie. Buduje się po to, żeby mieszkać spokojnie, ma już też swoje lata i miał nadzieję, budując tutaj, że będzie mieszkał sobie w spokoju. Cały dom popękany, wszystko jest popękane. Dom chyba poszedł 10 cm już dobre do dołu. Dom spadł 10 cm w dół? Tak, robią co chcą. Z ludźmi się nikt nie liczy, po prostu się nikt nie liczy. W kuchni też, bo to widać, że ściany są popękane. No. Syn wybudowany dopiero mieszka od zeszłego roku, no już ma też szkody. Nie wiemy, czy nas wypłacą, czy nie. Chcielibyśmy tu jeszcze dokończyć swojego życia, no ale nie wiadomo, co będzie. Powiem szczerze, że mam dosyć żal w stosunku do tego, co było wcześniej czy powiedziane, bo bym nie podjął takiej decyzji, że buduję tutaj dom. Uskoki są. Bardzo uskoki są, wręcz deformacje nieciągłe, które przy drugiej kategorii szkód górniczych, która tu była planowana w roku 90, no nie powinny zaistnieć. Wszystkie drzwi się zamykają, półki w jakichś tam szafach się same otwierają, woda w łazience wylewa się spod wanny. Mamy świadomość, kopalnia ma świadomość powstałych szkód i utrudnień dla mieszkańców, które spowodowane są tymi pracami eksploatacyjnymi i zapewniamy, że dokładamy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie te szkody usunąć, zarówno jeżeli chodzi o budynki prywatne, a także infrastrukturę drogową. Nie wiem, na jakiej podstawie ktoś twierdził w latach 90., że nie będzie tam eksploatacji, skoro nie znał planów ruchu. I nie wiem, skąd te informacje, że były zapewnienia, że nie będziemy tam prowadzić eksploatacji. Eksploatacja w tamtym rejonie będzie się stopniowo wygaszać. Jest ona na ukończeniu, co będzie wiązało się z tym, że tych skutków na powierzchni po prostu będzie mniej albo w ogóle ustaną. Aczkolwiek te, które są, to jakby no nie udajemy, że ich nie ma, więc one będą sukcesywnie naprawiane. Mamy nadzieję, że ta sytuacja w szybkim czasie się unormuje.